Tematy związane z płodnością, małżeństwem i rodziną porusza książka Płodność – Powrót do źródeł, która powstała m.in. pod patronatem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Autorzy publikacji, Małgorzata i Marcin Zimoniowie, podkreślają, że poprzez przeprowadzone w książce rozmowy chcieli m.in. sprawdzić, jak skuteczna jest naprotechnologia w pomocy małżeństwom borykającym się z problemem niepłodności. Książka zawiera wywiady rzeki z Moniką Małecką-Cholerek, ginekolog-położnik z Bielska-Białej, wykładowcą Diecezjalnego Instytutu Teologicznego oraz Adamem Kuźnikiem ze Skoczowa, lekarzem medycyny rodzinnej korzystającym w swojej pracy z osiągnięć naprotechnologii. Omawiane są m.in. takie tematy jak zdrowie prokreacyjne, antykoncepcja in vitro. Publikacja przybliża także skuteczną metodę leczenia niepłodności, jaką jest naprotechnologia. Jest to szczególnie ważne zagadnienie wobec coraz większej liczby ośrodków proponujących zapłodnienie pozaustrojowe jako jedyną możliwość zrealizowania rodzicielstwa dla par niepłodnych, zaznaczają autorzy. Książka w osobnej części przedstawia prawdziwe historie par wyleczonych z niepłodności, zawiera także cały tekst korespondujący z poruszanymi zagadnieniami encykliki papieża Pawła VI Humanae Vitae. Książka otrzymała imprimatur od biskupa pomocniczego Piotra Gregera, wikariusza generalnego kurii bielsko-żywieckiej. W sobotę